Komisję Rady Gminy, która pochyla się nad pracą biblioteki, gminnej biblioteki publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w dniu szczególnym 8 maja. A przecież jest to Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Mieliśmy okazję poznać funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i szerokiej oferty oraz posłuchać pracowników, ich oczekiwania, ich zaangażowanie w pracę, ich również wizję rozwoju tych instytucji kultury. No i oczywiście wszystkim, którzy związani są z czytelnictwem, bibliotekarzom, życzymy wiele satysfakcji i radości z tego, co czynią dla naszych mieszkańców. Faktycznie ta instytucja kultury świetnie funkcjonuje w gminie Międzyrzec Podlaski, tworzy wspaniały klimat i podejmuje niestandardowe inicjatywy, o których myślę, że wielokrotnie mieliśmy okazję opowiadać. W dniu dzisiejszym zresztą też będziemy świadkami za chwilę niezwykłego wydarzenia, mianowicie zapoznamy się z twórczością Adama Naruszewicza przedstawioną w Teatrach Cieni. W innych samorządach modne jest to, aby ciąć wydatki poprzez łączenie instytucji. Tutaj sam pan wójt wspomniał podczas swojego wystąpienia, że nie byłoby to wskazane i instytucje swoją działalnością bronią się właściwie nawet przed tym połączeniem. Same radzą sobie świetnie, mało tego, świetnie się uzupełniają. Na terenach wiejskich biblioteka, gminny ośrodek kultury ma szczególną rolę i szczególną zadanie. Zresztą taka myśl w gminie Międzyrzec Podlaski powstała w 2016 roku, jednak nie zakończył się proces uzgodnień i opinii w tym zakresie. Dlaczego ten trud podejmowaliśmy wówczas? Mianowicie gmina Międzyrzec Podlaski to 35 miejscowości. Zadaniem instytucji kultury jest animowanie społeczeństwa we wszystkich miejscowościach. Dlatego też sprawdzają się takie rozwiązania, gdzie jest jedna instytucja, która przeprowadza działania we wszystkich miejscowościach i wzajemnie się uzupełnia. Ten cel można też osiągnąć w inny sposób, tak jak jest w gminie Międzyrzec Podlaski, mianowicie dzięki współpracy instytucjom kultury i wzajemnego uzupełniania się i wspierania. Zarówno dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, jak również Gminnej Biblioteki podejmują działania, które nie omijają instytucji, której faktycznie nie dotyczą, bo przecież Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje się animacją ludzi młodych, również ludzi starszych. To nie tylko czytelnictwo, ale to również wiele działań o charakterze promocyjnym. Narodowe czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski stało się jakąś marką. Wspólnie organizowane Forum Kobiet jubiluszowe 10 w gminie Międzyrzec Podlaski wywołało wiele pozytywnych emocji i reakcji, więc można współpracować i można wzajemnie się uzupełniać, tak aby z tą ofertą dotrzeć do najszerszego grona. Gminny Ośrodek Kultury w chwili obecnej prowadzi, dzięki pozyskanym środkom, prowadzi analizy i ankiety potrzeb w tym zakresie na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Chcemy wsłuchać się w głosy ich mieszkańców, ich oczekiwań, środowisk, tak aby te instytucje kultury jeszcze pełniej mogły przedstawić ofertę dla naszych mieszkańców. Specjalnie na tę okoliczność, ponieważ dzisiaj oprócz tego, że jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, to jest również pierwszy dzień 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. To jest pierwszy dzień. Tegorocznym hasłem
tego tygodnia jest Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. I my to tak rozumiemy, że moja, w sensie dyrektora, bibliotekarza, twoja, wójta, radnego, użytkownika, czytelnika, nasza jako wspólne dobro. Więc spotkaliśmy się dzisiaj, a że nie możemy się spotkać z wszystkimi mieszkańcami jednocześnie, to pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby właśnie porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych społeczności, poszczególnych wsi i takimi są radni. Spotkaliśmy się dzisiaj z nimi, udało się, poprosiliśmy o tą komisję, z radością została przyjęta ta nasza prośba i rozmawialiśmy o bibliotece, o tym, co się dzieje, jak wygląda nasza praca. Ja miałam możliwość i satysfakcję pochwalić się swoim zespołem, każdym członkiem tego zespołu z osobna opowiedzieć, właściwie moi pracownicy sami opowiedzieli o tym, czym się pasjonują w swojej pracy, na co zwracają szczególną uwagę, co robią oprócz tych naszych dużych działań, które robimy wspólnie, co robią na co dzień w swoich filiach, w swoich bibliotekach. Rozmawialiśmy o kierunkach rozwoju, co możemy jeszcze zrobić, co planujemy. Pytaliśmy radnych o to, co, jak oni widzą rozwój naszej biblioteki, bo przecież jeśli się nie rozwijamy, to się cofamy. I chcielibyśmy tak ciągle gdzieś tam poszerzać horyzont. Poszerzać horyzonty nasze. Wspaniała sesja, wspaniała komisja. Państwo radni, pan wójt zrobili nam też ogromną niespodziankę na zakończenie. Druga część jakby dzisiejszego świętowania to pochyliliśmy się nad Adamem Naruszewiczem, nad patronem roku 2023 w powiecie bialskim. Przygotowaliśmy Teatr Cieni. To forma, która gdzieś tam chodziła nam po tych naszych głowach od jakiegoś czasu, była na liście planów, nawet mówimy marzeń, że spełniamy w tym roku marzenia i udało nam się to zrealizować. Nie było to łatwe, bo utwory Adama Naruszewicza są bardzo trudne, ale oczywiście połączyliśmy to z czytaniem, więc Teatr Cieni, a w tle czytany oryginalny tekst. Ten tekst czytał kto? Ten tekst czytał pan wójt. Pan wójt przeczytał bajkę Dwa drzewa. Ja miałam przyjemność przeczytać wiersz Obraz miłości, natomiast pani sekretarz gminy, pani Maria Szmytko, przeczytała satyrę Fircyk. A życiorys czytała? Życiorys przygotowała i opowiedziała, przeczytała pani Barbara Lesiu, bibliotekarz filii w Rogoźnicy. I na koniec wiem, że to będzie pytanie, pewnie otworzę puszkę Pandory, ale biblioteka dzisiaj, a na pewno biblioteka w Międzyrzecu Podlaskim, w gminie Międzyrzec Podlaski z siedzibą Wysokim, to nie jest już typowa biblioteka. Uważam, że taka powinna być typowa biblioteka. Nie patrzymy jakby na to, jaka, nie wiem, jaka ma być. Ja mam gdzieś tam swoją wizję od wielu lat tej biblioteki. Moi pracownicy fajnie za tym podążają, chwytają pomysły, sami dają pomysły. I też chyba przede wszystkim to, że mamy bardzo zgrany zespół. Cudowny, zgrany zespół ludzi, którzy tworzą bibliotekę, którzy są pasjonatami tego, co robią, którzy mają wiele pomysłów, ale też wiedzy, w jaki sposób to wykorzystać, w jaki sposób to gdzieś przedstawić, przenieść. No i mamy też świetną atmosferę, która powoduje, że każdy z pracowników jest otwarty, nie boi się mówić, nie boi się rozmawiać, wspieramy siebie wzajemnie. Ja wiem, że mogę na nich zawsze liczyć i z pełną odpowiedzialnością słów, które teraz powiem, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Na koniec trochę liczb. Jaka ta biblioteka jest, gdzie ma swoje filie, ile osób pracuje, czytelnicy, książki, zbiór? Tak, mamy blisko 50 tysięcy książek w całej bibliotece. Mam bibliotekę tutaj główną w Wysokim plus 5 filii. Filię mam w Jelnicy, w Krzewicy, w Tłuszczu, w Halasach i w Rogoźnicy. Jeśli chodzi o czytelników, to mamy około 2000 czytelników. Niecałe, ale tak, myślę, że będzie jeszcze te 2000. Fajny mieliśmy tamten rok, jeśli chodzi o wydatki na książki, bo właśnie to też jakby świadczy o
zrozumieniu gminy, zrozumieniu Rady Gminy dla biblioteki, jakby o tym, że uznają bibliotekę jako ważną i cenną. Zakupiliśmy książki za 72 tysiące złotych, z czego oczywiście połowę pozyskaliśmy z Biblioteki Narodowej, ale te 36 to jest naprawdę bardzo dużo, porównując wszystkie inne biblioteki, gdzieś tam i statystyki, ile jest w stanie organizator przekazać na księgozbiór. Co marzenia? Dalej? Marzenia. Marzeń jest bardzo wiele, ale one są wszystkie do zrealizowania. Niebawem Noc Bibliotek, w czerwcu w tym roku, w dniu zakończenia roku szkolnego. Wiem, że jeszcze nie mogę zdradzić wszelkich szczegółów, bo z współorganizatorem jeszcze nie ustaliliśmy. Natomiast będzie się działo. To będzie Noc Bibliotek dla całych rodzin. Powiem tak, żeby za dużo nie zdradzić, a dać smaczek i gdzieś tam zapowiedź, będzie też nocowanie pod namiotami. Znów duża akcja, znowu fajne zadanie i wyzwanie przed nami. Następnie narodowe czytanie, no i cały czas w tle książka, nad którą pracujemy, zbieramy do niej materiały. 50 lat gminy Międzyrzec Podlaski, opis wszystkich miejscowości, przemian w miejscowościach, ludzi ważnych, tych, którzy wpływali na gdzieś tam zmiany, które się pojawiały w miejscowościach. Zobaczymy. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Będziemy Was obserwować i pilnować. No i już liczymy na kolejne ogromne wrażenia. Dzięki Wam, nam oferowane. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, całego zespołu. Dziękuję pięknie. Wspominając o Was i mówiąc o tych instytucjach kultury w gminie Międzyrzec Podlaski, czyli o bibliotece i o Was, czyli o Gminnym Ośrodku Kultury, mówił, że tak naprawdę chyba nie potraficie bez siebie już istnieć. Mało tego, głośno jest o Was, również w województwie. Również się o tym wspominał, że dzwonił Lublin, tak się wyrażę, no i podpytywał o szczegóły pewnych imprez i wydarzeń. Jak to jest możliwe? Czy to tylko swoimi siłami, swoją kreatywnością, swoimi pomysłami? No ale tak to jest. I tak wyglądacie dzisiaj podczas tej komisji Rady Gminy, która debatowała nad kulturą i która oceniała Was, aby mieliście szansę pokazać siebie. No właśnie, czy tak to jest? Czy powstało rzeczywiście przez ten jakiś okres czasu, bo musieliście się przecież dogrywać, dogadywać, zbierać ekipę, która będzie ze sobą współpracować. I rzeczywiście, czy powstała instytucja i jedna, i druga, mówimy teraz o GOKU, która rzeczywiście promieniuje na teren całej gminy, która jest duża, ale również ma potencjał właśnie, żeby sprzedawać, w cudzysłowie, tą lokalność, te Wasze pomysły, Waszą kreatywność dalej w województwie. Jak do tego doszło i czy Pani również też tak ocenia tą całą opinię, która krąży o GOKU i o bibliotece w gminie Międzyrzec Podlaski? Jejku, no to jest bardzo piękna opinia. Ja nie ukrywam, że ja mam problemy z celebrowaniem sukcesów, więc takie opinie nie zawsze do mnie docierają, albo nie zawsze je przyswajam. Natomiast no, my po prostu chyba wykonujemy swoją pracę i mam takie poczucie, że jak robimy to z energią, z pasją i staramy się, tak jak pan redaktor powiedział, sprzedawać te pomysły, no nie do końca je sprzedajemy, my po prostu zaszczepiamy tą energię w innych ludziach, tak? Właśnie o to chodzi, bo mam takie poczucie, że wtedy oni się czują po prostu tego częścią. No to wtedy te pomysły chwytają i jest przestrzeń dla tej naszej kreatywności, która jest olbrzymia oczywiście. Czy jest głośno o nas w województwie? Jejku, o nas to też już tak, nie wiem, czy mogę się wypowiadać tutaj za bibliotekę, bo absolutnie... Jesteśmy jednością. Tak, na pewno jesteśmy instytucjami kultury gminy Międzyrzec Podlaski, więc promujemy i tworzymy tą działalność kulturalną, wspólnie uzupełniając się. Tutaj mam takie poczucie, że ta komunikacja między nami jest bardzo ważna i te przestrzenie, które mamy, żeby one mogły się przenikać, no to oczywiście musimy współpracować i to jest bardzo piękne, że to się dzieje. Mam nadzieję, że jest to nas głośno, żeby dobre działania niech się niosą oczywiście, natomiast nie traktuję tego absolutnie na zasadzie jakiejś konkurencji czy rywalizacji, tylko po prostu dobrego wykonywania swojej pracy dla mieszkańców gminy i dla idei promowania działalności kulturalnej, dla pokazywania mieszkańcom, ludziom w ogóle, ile dobra niesie działalność kulturalna, ile kompetencji w nas kształtuje.
czy to działalność teatralna, czy to działalność promująca czytelnictwo, tak jak w bibliotece to się odbywa, czy to działalność muzyczna, czy to działalność warsztatowa. No absolutnie budują w nas mnóstwo kompetencji i chcemy pokazywać to ludziom, by tak się działo. Aby być jeszcze lepszym, jesteście w trakcie badań, nazwijmy to w ten sposób. Co trwa, co się dzieje, w trakcie czego jesteście? Tak, realizujemy teraz bardzo ważny projekt z Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury Plus, edycja 2023. Jest to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to przepiękny projekt, ponieważ mamy możliwość rozmawiania z mieszkańcami. Jesteśmy na etapie sporządzania diagnozy, co prawda wciąż jeszcze zbieramy oczywiście głosy mieszkańców dotyczące hucznie nazwanego potencjału kulturotwórczego, natomiast w mojej ocenie to są po prostu wszystkie sygnały mieszkańców na temat tego, co lubią robić z kulturą, w kulturze, co lubią robić w wolnym czasie, co ich pasjonuje, jakie mają zasoby, jaki mają potencjał, jakie mają umiejętności, co kochają, ale też czego potrzebują. Bo jestem głęboko przekonana, że działalność kulturalna będzie potrzebna, będzie doceniana i dostrzegana, jeżeli będzie blisko ludzi, blisko mieszkańców, więc o tym rozmawiamy. Naszym narzędziem jest badanie ankietowe, ale oczywiście nie tylko, bo będziemy mieli jeszcze działania animacyjne, które przed nami, bo będą one w maju, w drugiej części maja. No i właśnie, zebrałyśmy już blisko 200 ankiet, z których literalnie wynika to, czego co mieszkańcy lubią robić, mieszkańcy gminy Międrzec Podlaski, jaki mają potencjał, z czym przyjdzie nam pracować, jakie mamy wyzwania również, jeżeli chodzi o działalność kulturalną. Także ogromnie, ogromnie ważny projekt. Na podstawie ankiet, wszystkich przeprowadzonych rozmów, spotkań, działań animacyjnych powstanie raport, a później na bazie raportu umożliwimy mieszkańcom składanie swoich własnych autorskich projektów, inicjatyw do zrealizowania wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, no i z Narodowym Centrum Kultury również, ponieważ pod patronatem. To jest ta druga część tego projektu. Padło też słowo, stwierdzenie z Pani ust podczas spotkania o 30 tysiącach złotych. Czy to jest z tym związane? Tak, oczywiście, ponieważ na realizację inicjatyw, u nas w gminie to się będzie nazywało Sąsiedzka Giełda Projektów Kulturalnych. W ramach tej Sąsiedzkiej Giełdy Projektów, która będzie formą konkursu inicjatyw, mieszkańcy będą mogli składać właśnie swoje pomysły na inicjatywy, a my je dofinansujemy i oczywiście to się nie odbędzie bez wsparcia Narodowego Centrum Kultury, ponieważ tą kwotą maksymalnie 30 tysięcy złotych będziemy mogli wesprzeć działania kulturalne, nowe działania kulturalne na terenie gminy Międrzec Podlaski. Trzymam kciuki za Was. Ja również trzymam za nas, trzymajcie Państwo wszyscy.